Witajcie na kolejnej wspólnej wyprawie. Dzisiaj znajdujemy się na terenie dawnej fabryki mebli. Małe zakłady meblarskie, nieistniejące już od kilku lat, na granicy gminy Tarnowo Podgórne i Poznania. W bliskiej odległości od giełdy, od toru Poznań czy od Ławicy. Jestem teraz w środku. Pokażę wam, ruina. Mówię, zakłady funkcjonowały, nie ma ich miejsca jak wiele tego typu miejsc. Po prostu się przejdziemy, zobaczymy może jakieś ciekawostki. Już wypatrzymy jakąś zabudowę od Poloneza, jakieś tam sanki, ale ruina. Przejdźmy i zobaczmy, co tutaj na nas czeka. Sami widzicie pełno wszędobylskich śmieci powysypywanych. Dachy pozawalane. Wszędzie po prostu jedno wielkie śmietnisko. Wiadomo, części samochodowe, bo blisko giełda. Prześmiejowy, więc co niektórzy tutaj zwożą to, co im do niczego się nie przyda. Spójrzcie. Zawalone, zniszczone dachy. Teraz przejdziemy tutaj biuro. Spójrzcie, zabudowy od jakichś busów, dostawczaków. Tutaj wejście do części biurowej. Również jedno wielkie śmietnisko. Tutaj jesteśmy w tej części dojazd. To jest ten zakład tutaj, po tej lewej stronie. No ta hala akurat jest niedostępna, jest tam lekko przymurowana, ale no jest tutaj, nic tutaj nie ma. No takie zostały rolety, wzorniki meblowe, o, fronty. Rozkład, syf, kiła i mogiła, pozostałości, mapy Polski w skali 95 roku. Standardowo toaleta, szkoda słów. Zobaczcie, jak to zarosło. Tutaj jeszcze jakiś postument. Pewnie rosły kwiatki. Wszystko zarośnięte. Zdewastowane. Totalny stan rozpadu. Się też pogoda nie dopisuje. Minus 5 stopni. Teraz dopiero się pokazuje słońce. Można coś więcej zobaczyć. To przechodzimy już na zewnątrz. Spójrzcie. Tu jest resztka tej zabudowy. Tutaj poszczególne pomieszczenia, gdzie odbywała się produkcja. Muszę przejść przez tą dziką różę. Tutaj nie będę filmował, bo są prywatne samochody. Spójrzcie. A pozostałości sanek z czasów naszego dzieciństwa. Też już skorodowane mocno. Ale na takich sankach 30-40 lat temu po prostu się zimą zjeżdżało z górek, bawiło się. Bawiliśmy się i ten czas nam jakoś zimowy mijał. Dzisiaj zimy albo bez śniegu, albo ze śniegiem, ale w plusie. Szkoda słów. Spójrzcie tu. Resztka tej działki.
Wszystko, mówię, poniszczone, zrujnowane, pełne śmieci. Jeszcze przejdziemy, zobaczymy, co tutaj jest. Symbol gaśnicy. BHP było, no było. Spójrzcie, dachów nie ma. Latem to tutaj jest jedno wielkie oaza zieleni. Wszystko zarasta bluszczem wszędobylskim. O, tego nie spojrzałem tu. Dawny napis podświetlany Coca-Coli. Ale to był ostatni moment, żeby było tutaj można wejść jakoś ze spokojem i zobaczyć, w jakim agonalnym stanie to miejsce się znajduje. Staram się jakoś wyjść bez wzywania tu samochodów. Zobaczcie. Jedna wielka dżungla. Wiosna budzi się do życia. Jaśmin kwitnie. No mówię, będzie taki moment, że jak tutaj się ta wiosna bujnie w całej swojej okazałości, to już nie będzie tutaj co. Teoretycznie nawet nie ma tutaj po co więcej przyjeżdżać. Miejsce jest bardzo, bardzo zniszczone, zapuszczone. Ktoś mi podesłał to w zeszłym roku i tak mówię, będzie okazja zweryfikować. No nie ma tutaj żadnych ciekawostek. To jest tutaj ta część biurowa, co byliśmy na początku filmu w środku. Była chyba hala, gdzie gotowe produkty już wyjeżdżały. No i tak to się prezentuje w całej swojej krasie. Tam jest główna droga wjazdowa, wyjazdowa. Słuchajcie, to by było na tyle z mojej strony. No tak jak mówiłem, miejsce nie jest jakieś interesujące, ale sprawdzone. Może tutaj pozostałości, faktycznie te sanki, jakieś resztki napisów. Dla niektórych toaleta będą jakąś zachętą, żeby gdzieś ten swój wolny czas spędzić nie przed telewizorem, tylko w terenie. Chwilę jeszcze pomilczmy. Widzimy się w następnym materiale. Pozdrawiam Was serdecznie.